see you watching me. When we're with our friends, it's definitely something in the air. So let's take it from there, 'cause I know you want it. Afraid to let it show, and I know you need it. Why don't we let it grow, grow, grow? Oppo to jeden z 5 największych producentów smartfonów na świecie, a od niedawna ich telefony można kupić także w Polsce. U nas jeszcze za bardzo nie czuć, że ta firma to taki kolos, ale kiedy byłem na przykład w Indonezji, to ich urządzenia i te z niższej i z wyższej półki widziałem dosłownie wszędzie. No, było ich więcej niż ludzi chyba. Miałem też okazję testować kilka modeli. Parę wersji RX17, Reno czy Find X'a, więc czuję się takim trochę ekspertem w temacie. A jako, że od pierwszego testu powtarzam Wam, że Oppo to nie jest kolejna, zwykła, niewyróżniająca się marka na polskim rynku, no to powtórzę jeszcze raz, bo najwyraźniej jeszcze mi się nie znudziło. Ten materiał powstał we współpracy z Oppo, ale podkreślam, że każda rzecz, o której będę w nim mówił, pojawiała się już w moich wcześniejszych recenzjach, więc tutaj po prostu zebrałem to wszystko w całość. Więc co wyróżnia smartfony Oppo? Wybrałem 6 cech i to akurat sam, a nie we współpracy z Oppo. Oppo to producent, który nie boi się eksperymentów. Kiedy ich telefony były jeszcze dla Europejczyków bardzo, bardzo egzotyczne i tak co roku chodziłem na ich stoisko na targach MWC, powiedziałem, że będzie tam coś ciekawego. Mieli swego czasu przedni aparat o najwyższej rozdzielczości, mają najszybsze ładowanie świata, o którym będę jeszcze mówił, mieli pierwszą obracaną kamerkę, bezramkowy telefon bez wcięcia itd. A na przeszłości się nie kończy, bo koncern zaprezentował też już na przykład prototyp smartfona z niewidocznym aparatem do selfie wtopionym w ekran i to jest rzecz, której naprawdę nie mogę się doczekać. Kiedyś żyliśmy sobie w radosnym świecie tradycyjnych wcięć w ekranie. W ogóle jak ten czas leci, że można mówić o tradycyjnych wcięciach, tak jakby to były 200-letnie pieśni kościelne. No w każdym razie Oppo było wtedy chyba pierwszym producentem, który pracował nad innymi rozwiązaniami, a na pewno pierwszym, który się tym chwalił i wprowadzał je w życie. Zeszłoroczny Find X z wysuwanym modułem aparatów nadal uważam za najładniejszy, tak po prostu najładniejszy telefon na rynku. Później RX17 Pro, którego miałem okazję testować jako pierwszy w Polsce, debiutował z małym wcięciem łezką, też ówcześnie absolutną nowością. W tym roku dostaliśmy serię Reno, w której wysuwany przedni aparat stał się nieodłącznym elementem stylistyki i wręcz cechą wyróżniającą tej linii telefonów. Ale nawet jeżeli zrobiliście tylko 5 selfie w życiu, w tym żadnego na trzeźwo, a może nawet szczególnie wtedy, docenicie to, że patrząc sobie na takiego Reno widzicie przed sobą właściwie tylko ekran, że kiedy oglądacie filmy, to dziura na aparat nie zasłania twarzy aktora, a wcięcie nie przyjdzie na kadru. Mówiłem, że testowałem RX17 Pro jako pierwszy w Polsce. To była moja pierwsza taka dłuższa styczność z marką i od razu trafiłem na coś, za czym tęsknię do teraz, kiedy testuję jakikolwiek inny smartfon, czyli przez 95% roku. Mam takie smutne życie. Chodzi o ładowanie SuperWook. W niektóre modele Oppo, na przykład we wspomniane RX17 Pro czy w Find X'a, producent wepchnął 2 mniejsze akumulatory zamiast jednego dużego. Dzięki temu da się je bezpiecznie ładować znacznie szybciej od tradycyjnych, do 100% w jakieś 35 minut. To naprawdę niesamowita rzecz, która, o czym mówiłem już wielokrotnie, zmienia życie. I powiem szczerze, że już abstrahując od pojemności akumulatorów w Oppo, gdybym miał do wyboru potężny akumulator 5000 mAh albo marny 2500, ale z SuperWookiem, wybrałbym to drugie. Obecnie większość modeli Oppo ma na pokładzie WOOC 3.0, czyli podobny, trochę wolniejszy system. Ale i tak znacznie szybszy od tego, co oferuje większość konkurentów, nawet na flagowej półce. Jeżeli ogromny akumulator możecie uzupełnić do poziomu 70% w pół godziny, to aż głupio używać słowa wolniejszy. Bo nawet podłączając telefon do ładowarki na kwadrans, tuż przed wyjściem do pracy, można uzupełnić energię o tyle, żeby akumulator wystarczył na większość dnia. Kolejna rzecz, która w Oppo od razu mnie kupiła, to nacisk na bezpieczeństwo. Ale nie takie absurdalne, że smartfon przypomina Wam po 500 razy, żeby nie zapisywać haseł na kartce, albo proponuje 3-stopniową weryfikację odblokowania przez hasło, linie papilarne i dane karty kredytowej. Chociaż jeżeli macie je akurat na wierzchu, to ja te informacje bardzo chętnie przyjmę. Chodzi o małe rzeczy. Podczas wpisywania jakichkolwiek haseł Oppo aktywuje automatycznie specjalną, jeszcze bezpieczniejszą klawiaturę. Smartfon blokuje też wtedy wszystkim aplikacjom dostęp do nagrywania ekranu czy filmowania. W sejfie można chować i szyfrować prywatne pliki. Mamy zapobieganie wyciekowi danych osobowych. Gdy jakakolwiek apka próbuje wyciągnąć z pamięci listę kontaktów albo połączeń, telefon może przekazywać jej fałszywe informacje, żeby uniknąć wycieku prawdziwych. Oppo to też jedyny producent, który oferuje dodatkowy poziom ochrony przed przechwytywaniem danych przy płatnościach bezstykowych. Takich drobiazgów jest tutaj od cholery. Na co dzień prawie ich nie widać, ale chyba właśnie o to chodzi, bo żeby dbać o bezpieczeństwo, nie trzeba sobie uprzykrzać życia. Spójrzcie sobie na taki smartfon Oppo. Na jaki smartfon Oppo? W sumie obojętnie, bo ten punkt pasuje do każdego.
Niewiele jest marek, które wyróżniają się jeszcze wyglądem, bo każdy kopiuje od każdego, ekrany rosną i kurczy się miejsce na własny styl. Ale Oppo pokazuje, że się da. Nie muszą Wam się te telefony podobać. Mi też nie muszą, chociaż większość się podoba. Ale doceniam to, że w każdym modelu firma robi coś, by nie dało się pomylić go z czymkolwiek innym. Czy to kolejny pomysł na wysuwany aparat, czy plecki w oryginalnym kolorze, czy złote obramowanie wokół aparatu, zawsze coś wpadającego w oko. Kiedyś było takie popularne pytanie quizowe, jak ma na imię Monika Brodka. No to ja zapytam, jakie przybliżenie ma Oppo Reno 10X Zoom? No, 10-krotne inteligentne i 60-krotne cyfrowe, czyli powiedziałbym, że całkiem. Do tego aparaty nie wystają ponad krawędź obudowy. To już szczególnie imponujące, zwłaszcza, że nawet takie bez przybliżenia zazwyczaj wystają na 10 metrów. W ogóle od moich pierwszych testów smartfonów Oppo bardzo podobały mi się ich aparaty. Ze sporą liczbą ciekawych opcji i po prostu dobrą jakością zdjęć. Spore wrażenie robiły na mnie fotki nocne. Coś, na co Oppo kładzie nacisk od dawna i to naprawdę widać. 10X Zoom pokazuje, że firma ma ambicje, by stać się pod tym względem liderem, tak samo zresztą jak wspomniany już przednio aparat ukryty w ekranie. Nawet recenzja 10X Zooma opublikowana przez The Verge została zatytułowana OnePlus 7 z lepszym aparatem. Portal Digital Camera World pisał o najpotężniejszym smartfonowym zoomie na świecie i najlepszym smartfonowym aparacie za tę cenę, a ja no jeszcze nie testowałem dłużej niż dzień, ale też napisałbym, że spoksik. Sami widzicie, że to nie były cechy na zasadzie bo ten telefon całkiem szybko działa, albo ma nie najgorszy ekran, albo prawdziwa rewolucja, można włożyć dwie karty SIM, dzięki czemu bla 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 bla. No nie, chociaż można włożyć dwie karty SIM. Oppo serio ma własny styl, charakter, oferuje coś innego od konkurencji i nie żądam od Was, żeby te rzeczy akurat do Was trafiały, ale istnieją i działają na tyle dobrze, że firma sprzedaje dziesiątki milionów smartfonów na kwartał. To dużo. W sumie tak myślę, że chętnie zrobiłbym podobne materiały o innych producentach, już nie we współpracy z Oppo, chyba że akurat by chcieli, bo to byłaby dobra wskazówka dla osób, które nie wiedzą jeszcze jakiej marki smartfon wybrać. Tymczasem subskrybujcie kanał Antywebu, żeby nic Was nie ominęło, a ja się żegnam. Do zobaczenia.